Na Zaborowie przy ulicy Henrykowskiej w Lesznie powstaje hala sportowa. Jak przebiegają prace, ile już zrobiono i ile jeszcze jest do wykonania, zobaczyli radni. W poniedziałek 26 maja zwiedzili halę, w której zajęcia mają się odbywać już we wrześniu. Na Zaborowie powstaje hala sportowa, która ma być ukończona za kilkanaście tygodni. Zajęcia zaplanowano od nowego roku szkolnego. Prace na budowie są zaawansowane, co mogli wczoraj stwierdzić radni z Komisji Edukacji Rady Miejskiej. Przy hali powstało boisko ze sztuczną nawierzchnią i bieżnia ze skocznią do skoków w dal. Na parterze budynku jest ogromna sala gimnastyczna. Obecnie układana jest podłoga. Sala jest na tyle duża, że jeśli będzie taka potrzeba, można ją będzie podzielić na dwie części. Ma być też rozkładana widownia na niemal 150 miejsc. Na parterze są pomieszczenia wyznaczone na szatnie i sanitariaty. Na piętrze znajdują się siłownia dla dzieci i młodzieży i sala do ćwiczeń korekcyjnych oraz sanitariaty. Wentylacja obiektu będzie z możliwością odzyskiwania ciepła. Dla niższych kosztów eksploatacji pomyślano o grubszych ścianach i dachu. W przyszłości obok hali mają stanąć kolejne obiekty edukacyjne dla uczniów i przedszkolaków.